Na poprzednim wykładzie mówiliśmy o pamięci, a tak samo wspomnieliśmy o drobnych kłopotach, które mogą się nam przydarzyć. Ale niestety drobne kłopoty z pamięcią to jedna sprawa, natomiast druga sprawa to są wielkie kłopoty z pamięcią. Zdarza się to i te wielkie kłopoty z pamięcią noszą nazwę otępienia. Otępienia zdarzają się w starości. My wszyscy wiemy, że starość nie radość, prawda? Kłopot polega na tym, że wszyscy chcemy żyć jak najdłużej, nie chcąc się starzeć. No ale niestety istnieją pewne kłopoty, a jedną z cech procesu starzenia jest w ogóle nagromadzanie się różnych niepotrzebnych substancji. I Państwo wiedzą, że Państwo mają odpowiednio starą babcię czy dziadzia, że tam na przykład się pojawiają takie plamy na rękach żółte, to jest barwnik lipofuscyna, on się tak samo odkłada w mózgu. Wiele starszych osób jako niepotrzebna rzecz odkładają się na przykład kamienie żółciowe, które potem trzeba operować. Między innymi niepotrzebne substancje odkładają się także w mózgu. I taką substancją na przykład jest tak zwany beta-amyloid, prawda, który się odkłada w tkance nerwowej i on powoduje, że neurony zaczynają funkcjonować gorzej i wymierać. Kłopot z starzeniem się jest związany z tym, że nasza medycyna strasznie postąpiła do przodu. I jeżeli jeszcze, prawda, w wieku XVIII połowa populacji umierała około 35 roku życia, to potem ta średnia długość życia zaczynała się przedłużać. Już, prawda, w końcu XIX wieku już dochodziło to do 60, potem coraz więcej. W tej chwili postęp medycyny spowodował to, że już średni wiek życia kobiet przewyższa średni wiek życia mężczyzn. Przedtem to było mniej więcej równo, bo wprawdzie kobiety normalnie żyją dłużej, ale wiele z nich umierało w komplikacjach okołopołogowych, prawda? I w tej chwili ten średni wiek życia już utrzymuje się grubo powyżej 70 lat, około 75 lat. Co to oznacza? To oznacza po prostu bardzo wielu ludzi, których przedtem by nie było, w tej chwili są, ale to już są właśnie ludzie starzy. I to jest po prostu wielki problem. Gdybyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda, to może być, że to starzenie wiąże się między innymi z różnego rodzaju zaburzeniami w mózgu, prawda? Pojawiają się w mózgu takie charakterystyczne twory, które nazywamy płytkami starczymi, albo sprątkami neurofibrylarnymi. Znikają nam tak samo neurotransmitery. Nam w tej chwili główną teorią, która mówi o tym, że dochodzi jednak do otępień, to jest teoria, która twierdzi, że właśnie te płytki starcze tworzone z beta-amyloidu i butylocholinesterazy, że one właściwie są tą główną przyczyną. To wszystko powoduje, że żywotność komórek się zmniejsza i w związku z tym coraz mniej komórek przeżywa i zaczyna się wtedy otępienie. Ale proszę Państwa, otępienie, czyli co można byłoby nazwać śmiercią mózgu, kiedy tracimy funkcje poznawcze, ono rozwija się stosunkowo powoli. Ono się zaczyna gdzieś tak dopiero około 65 roku życia, jakieś 1% społeczeństwa zaczyna rozwijać otępienia i ono potem idzie powoli do góry. Mniej więcej połowa osób w wieku lat 90-95 wykazuje otępienie. Co to znaczy? To znaczy, że wcale nie jest tak źle, bo to znaczy, że ich średni czas życia jest około 75 lat, a średni czas do otępienia jest około 90, to znaczy, że nasz mózg żyje średnio około 15 lat dłużej niż inne narządy, bo ten narząd, który pierwszy umiera, pociąga, jeżeli to jest ważny narząd, pociąga za sobą resztę. Czyli nasz mózg jest stosunkowo odporny. Umiera się dlatego, mózg umiera dlatego, że w mózgu zaczynają neurony degenerować, pojawiają się procesy neurodegeneracyjne. Nie będziemy ich omawiać szczegółowo, chcę tylko powiedzieć, że istnieją pewne rzeczy, pewne postępowania, które mogą albo przyspieszyć, albo zahamować proces neurodegeneracji. Na przykład wymieranie neuronów i procesy neurodegeneracyjne bardzo dobrze hamują restrykcje dietetyczne, ograniczenie diety. Proszę Państwa, w Polsce na przykład jest taki program stulatków, który prowadzi pan profesor Jacek Kuźnicki. Okazuje się, że te osoby, które dożyły 100 lat w Polsce, w
wszystkie bez wyjątku przeżyły jakieś okresy głodu. Albo to były łagry, albo obóz koncentracyjny, albo bardzo ciężkie warunki życiowe. Ten okres głodu, nawet przemijający, on powoduje, w jakiś sposób mobilizuje siły odpornościowe i zwiększa żywotność ustroju. Pod koniec zeszłego roku w Science pokazała się praca, w której stwierdzono, że myszy, które miały jeden dzień pełnej głodówki, a drugi nie mogły jeść ile chciały, i potem znowu głodówka i znowu ile chciały, że takie myszy żyły znacznie dłużej niż myszy, które mogły jeść do woli przez cały czas. Mimo tego, że ostateczna waga tych zwierząt była taka sama, bo one się potem najadały. Czyli w jakiś sposób głód ułatwia młodość. Duża aktywność poznawcza. Ona zwiększa plastyczność mózgu. Proszę Państwa, ta aktywność poznawcza, praca intelektualna, to co widać po zawodach. Uczeni zwykle żyją dłużej. Zawód, który zwykle jak gdyby gwarantuje długowieczność, to jest nauczyciel w szkole średniej. Nauczyciel w szkole średniej, który z jednej strony musi intelektualnie pracować, bo musi uczyć uczniów, przekazywać wiedzę. Ta wiedza się zmienia, więc on się też musi dużo uczyć, ale potem musi jeszcze stale być czujny, bo nie wiadomo, co ci uczniowie zrobią. Jak ja wykładam, to ja się nie boję na przykład, że jak ja siądę, to siądę na pluskiewce, albo że mi mysz wyskoczy z szuflady, albo że mi dziennik skradną. A nauczyciel w liceum, to on akurat nie musi na to być przygotowany. I ci ludzie dzięki temu świetnie. Bardzo wielu stulatków właśnie jest z tego zawodu. Tak samo zresztą zwiększona aktywność fizyczna tak samo pomaga. My wiemy, że te rzeczy, o których myśmy tu mówili, one zwiększają tworzenie pewnych czynników, które pobudzają nam wzrost nerwów. Głównie tutaj się mówi o takim czynniku, tak zwanym mózgopochodnym czynniku wzrostu nerwów, BDNF-ie. I rzeczywiście to się, tak się dzieje. Natomiast takie jak urazy mózgu i chroniczny stres są rzeczami niekorzystnymi i one powodują szybsze starzenie się. Sama choroba Alzheimera. Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną mózgu. I ona, jak mówiłem, właśnie połowa populacji w wieku lat 90 zaczyna cierpieć na chorobę Alzheimera. Proszę zobaczyć, jak zmienia się mózg. Tu jest mózg młodej kobiety, tu jest mózg osoby chorej na chorobę Alzheimera. Ponieważ jak tutaj widać wyraźnie ślady neurodegeneracji, zmniejszają się zawoje, pogłębiają się bruzdy, zmniejsza się wielkość mózgu. Śmierć następuje w różnym czasie. Czasami u osób starszych to już 3 lata po pierwszych objawach następuje śmierć. U osób młodszych czasami to może trwać 7 do 10 lat. Tą chorobę Alzheimera jest straszliwą chorobą. Skąd ona się bierze? Otóż normalnie neurony wymierają bardzo powoli. Jak mówiliśmy, że możemy żyć długo z dobrym mózgiem, prawda? Ten spadek jest niewielki i bardzo wiele nam brakuje do tego czasu, żebyśmy nasze funkcje neuronalne były zaburzone, ponieważ nasze neurony mają olbrzymią zdolność kompensacji. Natomiast przy chorobie Alzheimera dzieje się coś takiego, że około 30-35 roku życia nagle neurony zaczynają wymierać szybciej. I przez długi czas jeszcze nic nie widać, mamy ten okres taki bezobjawowy, ale gdzieś tak koło 60-70 liczba neuronów spada poniżej 20% stanu wyjściowego, no i wtedy już nie wystarcza tych neuronów, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mózgu. W mózgu pojawiają się charakterystyczne wkręty i są to albo splątki neurofibrylarne, to są złożone z białek, tak zwanych hiperfosforylowanych białek tau, one wypełniają nam tutaj neurony i one po prostu jak gdyby blokują nam transport w neuronie. Neuron, żeby pracować, on musi substancje, które są wytwarzane w jądrze neuronu, czy na skutek działania genów, które są w jądrze, muszą być transportowane potem przez wypustki do końca neuronu. I ten transport aksonalny wymaga pewnych specjalnych białek, które się nazywają mikrotubule. I teraz właśnie białka tau, które są hiperfosforylowanymi mikrotubulami, powodują, że tam się zaczynają zrobić skręty, splątki i transport jest uszkodzony i neuron jako sam się dusi, ponieważ transport w aksonie nerwowym jest zaburzony. Drugi taki charakterystyczny objaw są płytki starcze, o których też powiemy. Są to złogi beta-amyloidu. W środku zazwyczaj jeszcze siedzi właśnie butylocholinesteraza. W obu tych zresztą taki enzym, o którym jeszcze powiemy.
I one tak samo będą powodowały z kolei wymieranie neuronów. Pierwszą ofiarą choroby Alzheimera pada układ cholinergiczny, o którym już tutaj dużo była mowa, jako układ podstawowy dla uwagi, pamięci i przywoływania. Jeżeli te pierwsze objawy choroby Alzheimera, to najczęściej są właśnie kłopoty z zapamiętywaniem, a właściwie z przypominaniem sobie pewnych rzeczy. Czym tak? Choroba Alzheimera dawniej traktowano właśnie jako chorobę układu cholinergicznego. W tej chwili wiemy, że to jest znacznie bardziej rzecz skomplikowana, prawda? I wobec tego oczywiście deficyt cholinergiczny jest rzeczą bardzo ważną, żeby go w jakiś sposób kompensować, z tym, że jest to leczenie objawowe. My po prostu staramy się, kiedy jest mało neuronów cholinergicznych, coś zrobić, żeby tej acetylocholiny było więcej, prawda? Możemy też zablokować tworzenie się, zawsze to, co już troszkę jak gdyby jesteśmy, prawie umiemy blokować tworzenia tych złogów beta-amyloidu, czyli tworzenie się blaszek starczych, prawda? A więc i to jest ten główny kierunek, który w tej chwili robimy. Ale choroba Alzheimera jest bardzo złożonym problemem, nie tylko układ cholinergiczny, i ja chciałem na nią popatrzeć troszeczkę szerzej niż zwykle. Mianowicie jest pewna hierarchia tworzenia przyczyn choroby Alzheimera. I na przykład są przyczyny genetyczne, przyczyny wrodzone. Są pewne osoby, które mają większą predyspozycję do zapadania na chorobę Alzheimera, inne mniej. Dalej są pewne przyczyny strukturalne, co się dzieje w strukturze mózgu, co będzie powodowało zmianę w chorobie Alzheimera. Są przyczyny funkcjonalne, coś w funkcjonowaniu mózgu się zmieni, oczywiście w wyniku tego, że to powstały zmiany genetyczne, które spowodowały zmiany strukturalne. No i wreszcie mogą być bezpośrednie przyczyny śmierci neuronów, ponieważ śmierć neuronów to jest to, co będzie dla choroby Alzheimera krytyczne. Gdybyśmy sobie zobaczyli na te pierwotne przyczyny choroby Alzheimera genetyczne, to te czynniki genetyczne trzeba po pierwsze pamiętać, że są modyfikowane. I w ogóle, ogólnie trzeba mówić, że dziedziczność jest rzeczą bardzo ważną, ale na pewno nigdy nie jedyną. Wszystkie elementy dziedziczności są pod kontrolą zarówno czynników endogennych, jak i czynników zewnętrznych, egzogennych. I nawet jeżeli mamy jakiś defekt genetyczny, to w bardzo wielu wypadkach, on może być w jakiś sposób modulowany. Są oczywiście sytuacje, w których rzecz nie da się naprawić, na przykład przy zespole Downa. Ale są takie sytuacje, gdzie te czynniki genetyczne mogą być modyfikowane. Te czynniki genetyczne to są najczęściej mutacje w różnego rodzaju enzymach czy białkach, które są związane z neuronami, i różnego rodzaju interakcje w genomie będą powodowały to, że potem następują zmiany w wytworzonych białkach, i te zmiany będą prowadziły do tworzenia czynników drugorzędowych. I teraz, co my możemy zrobić na czynniki pierwszorzędowe? Czy są tutaj jakieś możliwości leczenia? No, oczywiście, jak są przyczyny genetyczne, czy terapia genowa? Terapia genowa jest w tej chwili zupełnie, że tak powiem, w sferze teorii. Ja sądzę, że oczywiście w przeciągu 10 lat to może być rzecz już naturalna. Ale w tej chwili właściwie, co się próbowało robić? Jedno to jest to, że żeby tworzyły się neurony na nowo, nowe neurony jak giną, czy istnieje możliwość wszczepiania komórek macierzystych, z których tworzyłyby się nowe neurony? No myśli się o tym, ale jeszcze jak na razie to się nigdy nikomu nie udało. Dalej, czasami i to, co się próbowało robić, to się wszczepia genetycznie zmodyfikowane komórki, które by miały tworzyć odpowiednie białka, które by chroniły neurony. I coś takiego spróbowano zrobić, robić takie komórki, które by pomagały w tworzeniu czynników wzrostu neuronów, właśnie tego czynnika BDNF, o którym mówiłem. Te drugorzędowe, czyli strukturalne przyczyny, na skutek tych zmian genetycznych zaczynają się pewne kłopoty strukturalne. A więc odkładają się złogi beta-amyloidu, o którym żeśmy mówili, prawda? A to są te blaszki starcze, ale tak samo tenże beta-amyloid będzie jeszcze na dodatek oddziaływał nam na naczynia, będzie nam mógł blokować przepływ krwi w naczyniach, czyli będzie powodował nam duszenie się neuronu z powodu braku dopływu tlenu i substancji żywnościowych. Dalej, są te zmiany w szkielecie komórki, czyli to, jak mówiłem właśnie, o białkach tau.
te białka tau, jeżeli są nadmiernie fosforylowane, prawda, będą nam tworzyły splątki neurofibrylarne. Wreszcie jeszcze zaczynają nam ginąć synapsy nerwowe, prawda, i zanikają nam tak zwane kolce dendrytyczne, czyli miejsca, na których znajdują się połączenia między neuronami. To wszystko razem będzie prowadziło do zaburzenia funkcjonowania neuronów i wobec tego do przyczyn trzeciorzędowych, czyli funkcjonalnych. I znowu, co możemy robić na tym etapie? No ja chciałem tutaj dość troszeczkę szczegółowiej powiedzieć o tym beta-amyloidzie, bo to jest ciekawa historia. I, ale tak samo i o białkach tau. Mianowicie w każdej komórce istnieje takie długie białko, które się nazywa APP, to znaczy amyloid precursor protein, i to białko po prostu jest niezmiernie potrzebne w różnych celach fizjologicznych, głównie do regulacji metabolizmu wapniowego. Ale i to białko normalnie przechodzi przez błony i ono jest cięte przez dwa enzymy, przez alfa sekretazę, tu się tworzy taka mały kawałek, który, jak się wydaje, w ogóle ma działanie neuroprotekcyjne, jeżeli rzecz zachodzi w neuronie, a potem jak tu jest odcięty, to jest cięty przez drugi enzym, gamma sekretazę, i to jest taki ważny czynnik transkrypcyjny, który potem jest bardzo w organizmie potrzebny. Tak się dzieje w większości tkanek w ustroju, z wyjątkiem tkanki nerwowej, a tak samo jeszcze i na przykład niektórych komórek w trzustce, gdzie poza alfa-sekretazą i gamma-sekretazą działa beta-sekretaza. Ta beta-sekretaza tnie to białko prekursorowe APP w innym miejscu niż alfa-sekretaza. I tnie w ten sposób, że potem powstałe białko, jak tutaj gamma-sekretaza to dotnie, jest białkiem, które ma tendencję do tworzenia agregatów białkowych, które właśnie nazywamy beta-amyloidem. Tworzą się takie włókienka amyloidowe i tworzą się płytki starcze. A więc to jest jeden taki proces. Na skutek działania beta-sekretazy, ta beta-sekretaza, to jest rzecz ważna, ona rywalizuje z alfa-sekretazą, co jest dla nas rzeczą korzystną, bo wydaje się, że wtedy na przykład aktywowanie alfa-sekretazy będzie nam spowodowało, że ten prekursor będzie tak cięty, że nie będzie tego złego beta-amyloidu. Druga rzecz są właśnie te białka neurofibrylarne. Tutaj, prawda, jak mamy właśnie te w neuronie białka tau, jeżeli są hiperfosforylowane, to tworzą takie sparowane włókienka helikalne, które nam potem będą tworzyły splątki. Obie rzeczy będą nam prowadziły do śmierci neuronów. My więcej stosunkowo wiemy o beta-amyloidzie, także tu jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardziej przejrzysty schemat. Mianowicie mamy to białko prekursorowe. W tym białku prekursorowym jest ta czarna część, która jest jak gdyby sekwencją tą, która jeżeli zostanie wycięta, to będzie ten zły beta-amyloid, który się gdzieś wytworzy. Otóż normalnie szlak idzie drogą obróbki, idzie drogą alfa-sekretazy. Działa alfa-sekretaza i alfa-sekretaza tnie w środku tej sekwencji beta-amyloidu. W rezultacie tu powstaje taki, prawda, alfa-APP rozpuszczalne, które jest korzystne nawet dla neuronu. Powstaje środek, ta wewnętrzna część białka, wewnętrzna domena. Kiedy ona potem jest docięta przez gamma-sekretazę, to powstają, prawda, niegroźne, a tu bardzo korzystny czynnik transkrypcyjny. Jest w porządku. Natomiast jeżeli to robi beta-sekretaza, to beta-sekretaza tnie to troszeczkę dalej od błony i w rezultacie zostaje nam ta zła sekwencja beta-amyloidu. I co się wtedy dzieje? Wtedy, kiedy nam się wytnie ta sekwencja beta-amyloidu, to się ten beta-amyloid zaczyna, naprzód jest rozpuszczalny, potem zaczyna nam się tworzyć agregat. Ten agregat, żeby się wytworzyć, on wymaga jeszcze obecności enzymu butylocholinesterazy, a tak samo wymaga jonów metali ciężkich, na przykład miedzi. I w ten sposób tworzy się taka płytka, która jest niedobra. Ona jest niedobra dlatego, bo ona jeszcze aktywuje, przyciąga tak zwany reaktywny mikroglej, komórki jak gdyby porządkowe, które po prostu zaczynają robić stan zapalny, bo one chcą zwalczyć, zniszczyć tą płytkę, prawda? W rezultacie dochodzi do takich procesów, które będą bardzo szkodliwe dla neuronów, które przylegają do tej płytki i będą powodowały ich śmierć. Tak to mniej więcej
wyglądałoby w tych różnych stadiach, że jak to wszystko powoli jest, powoli się zaczyna, to z jednej strony tutaj tworzą się te splątki neurofibrylarne, a tutaj następują właśnie takie zniszczenia związane z tworzeniem się tych płytek. Zostają przyciągane astrocyty, zostanie przyciągany ten reaktywny mikroglej, zaczynają się fragmenty neuronów tutaj rozbijać, tworzą się właśnie te płytki. I to wszystko ma katastrofalne stosunki i dla następnych neuronów. Wobec tego, co tutaj można robić? Co może robić nowoczesna psychofarmakologia? No, szuka się leki, które by przeciwdziałały tworzeniu się beta-amyloidów. Te leki antyamyloidowe to są leki, które będą próbowały w jakiś sposób tę syntezę ograniczyć. Są tu dwie możliwości. Z jednej strony będą to leki takie, żeby beta-amyloid się nie tworzył. Czyli co tu możemy robić? No, możemy tu robić leki, które blokują beta-sekretazę, czyli ten zły enzym. I w związku z tym, jak beta-sekretaza jest zablokowana, więcej działa alfa-sekretaza, no i nam tnie ten białko prekursor tak, że nic złego się nie dzieje. Można tak samo robić, próbować aktywować alfa-sekretazę. Jeżeli alfa-sekretaza działa energiczniej, to wówczas jest mniejsze pole popisu dla beta-sekretazy. A więc to jest jedna rzecz, działanie na syntezę beta-amyloidu. Te badania są ciągle na etapie prób na myszach i wstępnych prób klinicznych. Inna rzecz to są leki, które by utrudniały tworzenie złogów beta-amyloidu, a więc tutaj będą na przykład właśnie te leki, które będą wiązały metale ciężkie. I tu już mamy pewne postępy. Leki, które są chelatorami, które będą blokowały na przykład taki chelator miedzi, jak lek kliohinol, o którym jeszcze powiemy. I wreszcie tworzy się szczepionki beta-amyloidu. Jeżeli organizm, umysł to bardzo dobrze idzie, szczepi się tak, że się podaje beta-amyloid, zresztą ludzki, wytwarzają się przeciwciała przeciw beta-amyloidowi i te przeciwciała albo gryzą tworzące się płytki z beta-amyloidem, albo łącząc się z krążącym we krwi beta-amyloidem, będą powodowały to, że on jest tak duży, że on nie może przeniknąć do mózgu. Więc właśnie tu na tym schemacie jest podane, w jaki sposób, co można robić. Prawda? Można próbować blokować tworzenie beta-amyloidu, prawda? Można starać się, prawda, ażeby blokować dojście beta-amyloidu do mózgu. Można próbować ingerować potem w efekty zapalne beta-amyloidu. Można wreszcie, i to jest dość ważna rzecz, obniżać poziom cholesterolu, ponieważ cholesterol pełni bardzo ważną funkcję w tworzeniu beta-amyloidu i w neurodegeneracji. My mamy bardzo dobry mysi model choroby Alzheimera. Po prostu udało się dać myszy takie transfekowane takim genem, który tworzy duże ilości właśnie APP i w wyniku tego tworzy się tam beta-amyloid. I na tych myszach próbowano robić, jakie leki będą powodowały, że te myszy, które normalnie rozwijają stosunkowo szybko chorobę Alzheimera, czy mysi model choroby Alzheimera, tego nie wykazują. I okazało się, że blokada syntezy beta-amyloidu właśnie przez inhibitory beta-sekretazy i też gamma-sekretazy, jak i alfa-sekretazy, one u tych myszy powodowały, że u tych myszy nie występowała choroba Alzheimera albo występowała znacznie później. Dalej. Blokada wytrącania się złogów. Przede wszystkim takie przeciwmetaliczne. Z jednej strony chelatory, takie jak kliohinol, stary lek, antybiotyk, to się Wiofor nazywało, był stosowany głównie przy zakażeniach jelitowych. Okazał się, że on spowalnia chorobę Alzheimera u osób z chorobą Alzheimera, ale wydaje się przede wszystkim, że może mieć działanie zapobiegawcze. Dalej. Tak samo nasilanie na przykład ekspresji ferytyny u tych myszy, a więc enzymu, który chelatuje, który wiąże żelazo, podało, że te myszy znacznie by przeżywały. Wreszcie, rozbijanie złogów beta-amyloidu. Są dwie metody. Jedna, o której jeszcze nie powiem, tak zwane beta-łamacze. Beta-amyloid jest strukturą, która jest taką płaską strukturą białkową, myśli na strukturę beta-kartki. I dzięki temu on jest lepki, dość się dobrze trzyma, oporny na enzymów. Jeżeli się wprowadza jednak peptydy o budowie podobnej, trochę innej, są wbudowane w tą sieć,
ale nie potrafią utrzymać jej stabilności, ta sieć zostaje połamana. I takie związki, które też mamy, to się właśnie są beta-łamacze. I one umysły zaczynają dość dobrze działać i umysły też dobrze zaczęły działać szczepionki. Jak to wygląda u ludzi? No niestety to jest znacznie gorzej. Helatory. Pozytywne efekty obserwowano właśnie przy chorobie Alzheimera z tym kliochinolem. I to wydaje się, że coś jest na rzeczy, chociaż znowu dane jak zwykle są kontrowersyjne. Co jest bardzo ciekawe, to jest statyny. Statyny są lekami przeciwko, stosowanymi głównie przeciwko miażdżycy. Jest to pewna grupa leków, która blokuje syntezę cholesterolu. Otóż badania epidemiologiczne wykazały, że osoby, które są leczone na hipercholesteremię, na nadmierny poziom cholesterolu, przy użyciu statyn, u nich znacznie rzadziej występuje choroba Alzheimera niż u osób, które są też leczone różnymi lekami przeciwcholesterolowymi, ale z innej grupy. I w związku z tym wydaje się, że zażywanie statyn może mieć działanie prewencyjne. Natomiast w momencie, kiedy już są wytworzone złoki, to wtedy się nic nie dzieje. Ze szczepionkami, niestety próby ze szczepionkami wstrzymano, bo próbowano szczepionki dawać ludziom. Niestety u kilku osób wystąpiły objawy zapalenia układu nerwowego. Ale być może dlatego, że to było szczepienie aktywne, być może szczepienie bierne, będzie czy podawanie już przeciwciał, a nie szczepionek. Być może tu będzie jakaś droga. Także coś tu się dzieje, ale to jeszcze nie znaczy, żeby w tej chwili były to rzeczy konkluzywne. Są próby terapii przeciwsprątkowych, bo mówiliśmy, że te sprątki są też złe. No też się próbuje robić, ale ciągle znowu są teoretyczne, prawda? Próbuje się, ponieważ się zakłada, że to jest hiperfosforylacja jest przyczyną tworzenia się tych sprątków, no to albo trzeba blokować enzymy fosforylujące, albo aktywować enzymy, które powodują defosforylację, prawda? Więc albo są blokery kinaz, albo są inhibitory, aktywatory fosfataz, prawda? No i tutaj się coś próbuje tak samo robić, znowu u myszy to działa, u człowieka niespecjalnie. W jaki sposób próbować osłaniać dendryty? No, próbuje się tu robić różnego rodzaju właśnie związki, które są neutrofinami, czyli tymi czynnikami wzrostu nerwów, prawda? No i rzeczywiście okazuje się, że jak się stosowało taki jakiś jeden lek, były tam jakieś poprawy u człowieka. Próbuje się tak samo wszczepiać komórki produkujące czynnik wzrostu nerwów, o czym już powiedziałem, jak mówiłem o terapii genowej. No to wszystko, prawda, na razie jeszcze nie bardzo wiadomo jak idzie. Niestety z tym czynnikiem wzrostu nerwów jest jeden wielki kłopot. Mianowicie okazało się, że w chorobie Alzheimera, żeby czynnik wzrostu nerwów zadziałał, on musi działać na odpowiednie receptory, to się nazywa receptory TRK albo TRK, i wnika do komórki i wtedy zaczyna bronić ten neuron. Otóż okazało się, że u osób chorych na chorobę Alzheimera zanika ten receptor. Jeżeli tak jest naprawdę, to wtedy kłopot polega na tym, że nic z tego nam, że będziemy mieli te neurotrofiny, bo one i tak nie będą miały na co zadziałać.